ti, porque al fin entendí que si no ya te perdí. Nie chcę z tobą rozmawiać. Ale muszę wytłumaczyć ci, co tak naprawdę zdarzyło się tam z Emilią. Nie musisz mi już niczego tłumaczyć. Tak, ale... Zostaw mnie w spokoju, ale nie rozumiesz, co mówię? Ale to, co widziałaś, nie stało się naprawdę. Koniec! Bycie z tobą zawsze kończy się tym, że cierpię. Zawsze. A możemy chociaż porozmawiać kiedy indziej? Nie. Nigdy już nie porozmawiamy. Nie ma mowy. Jeśli ci na mnie zależy, to daj mi spokój. Powiesz mi, co tu robisz? Jeżdżę, a nie widać? To jest nasza godzina, Luna. I wiesz, że nie możesz tu jeździć. A nie, bo jakoś nie widzę, żeby Juliana was teraz trenowała, więc chyba jednak mogę. Sorry, idę pojeździć. Nie tak się umawialiście razem z Garym. A więc radzę ci, żebyś lepiej stąd poszła, albo do niego zadzwonię i już nie będzie tak kolorowo, jak myślisz. Oj, sorry, tak się boję, że normalnie aż mam gęsią skórkę. A tak? Zobaczcie się ze strachu, patrzcie, nie widać? Tak być nie może. Wyślę wiadomość do Garygo i to natychmiast. Luna, tu jesteś. Szukałam cię już wszędzie. Luna, jeszcze nie masz dosyć po ostatnim Openie? Wiesz, wydawało mi się, że dałam ci już wystarczająco jasno do zrozumienia, że lepiej ze mną nie zadzierać. Słuchaj, Emilia, w takim razie bardzo chętnie ci coś wyjaśnię, tak? Nie boję się ciebie. Weź sobie Mateo na pamiątkę, tak? Daję ci go całego, bez problemu, na serio. I rób sobie, co ci się podoba. Ale nie na wrotkach i wrotkowisku. Na to ci nie pozwolę. To się jeszcze okaże. Świetnie. Luna. Co ty tutaj robisz? To nie twoja godzina. Myślałem, że już ustaliliśmy zasady. Tak, tak, już idę. Wypróbuję tylko jedną figurę. Nie, Luna. Chyba nie zrozumiałaś. Masz stąd iść i to natychmiast. Tak, spokojnie, już sobie idę. Chcę tylko pokazać jedną figurę pańskim zawodniczkom, bo muszę powiedzieć, że jedna z nich się przewróciła, gdy jej nie wyszło, ale ja ją nauczę. Na Openie graliśmy naprawdę świetnie. Jak dla mnie poszło nam tak, jakbyśmy grali razem od zawsze. Ja tam miałem super frajdę. Co jest, Mateo? Pewnie nie bardzo chcesz o tym gadać. Przypominamy ci o Lunie, sorry. Nie pomyśleliśmy. Nie przejmuj się. W tej chwili myślę akurat o czymś innym. Hej, coś się stało? Gadałem z Luną. Chociaż w sumie to niewiele z tego wyszło. W ogóle nie chciała mnie słuchać. Mateo, jeszcze za wcześnie. Jeszcze o tym porozmawiacie. Musisz tylko poczekać, aż emocje opadną i wtedy jej to wytłumaczysz, tak? Nic z tego, Simon. Wyraziła się jasno. Powiedziała, nie chcę cię już więcej widzieć. Tyle czasu zajęło mi odzyskanie jej zaufania. A teraz po raz kolejny ją zawiodłem. To nie tak. Przecież to przez Emilię. Na pewno coś da się zrobić. Luna musi poznać prawdę. Znam rozwiązanie. Łatwo nie będzie, ale muszę to zrobić. Chcę odebrać Emilii to nagranie. Pomogę ci, Mateo. Na mnie też możesz liczyć. Możesz liczyć na nas wszystkich. Dzięki.